Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Król Polski. Nazywam się Maciej Modzelewski i wkrótce obejmę ster polityczny w Polsce. W najbliższej przyszłości dojdzie do ataków atomowych na Stany Zjednoczone. Władza centralna w Polsce upadnie, mimo że teraz wydaje się to niewyobrażalne, a ja zostałem przygotowany do objęcia nowych rządów w Polsce. Bóg obdarzył mnie wizją, którą mam zrealizować dla dobra Polski. I pierwszą sprawą jest właściwa intronizacja Jezusa Chrystusa na Króla Polski. To, czego dokonał Episkopat Polski 19 listopada w Łagiewnikach, czyli odczytanie aktu przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, nie było spełnieniem woli Bożej, a sposób jego przeprowadzenia był powtórnym wyszydzeniem Chrystusa. Natomiast w wizji Adama Człowieka zawarte jest proroctwo o właściwej intronizacji, która odbędzie się na Wawelu w kaplicy koronacyjnej. Przypowiedziane jest pojawienie się namaszczonego, który doprowadzi do właściwej intronizacji. Namaszczonym jestem ja, Maciej Modzelewski. To ja przeprowadzę zmiany polityczno-ustrojowe, konieczne do ustanowienia Królestwa Polskiego. Będzie to kolejnym etapem realizowania wizji, którą mam dla Polski. Zatem powtarzam jeszcze raz. Już niedługo będziecie świadkami zniszczenia amerykańskiego imperium. Ujrzycie światowe wstrząsy polityczne i społeczne. Dotychczasowy system rozpadnie się, a ja obejmę władzę. Nastąpi nowy etap odrodzenia Polski. Popieram wszystko, co powiedział mój mąż. Ja od 8 lat propaguję prawdziwą iskrę miłosierdzia, opisaną w książce Świetliste dusze. I od ponad 6 lat ostrzegam, że nadchodzą ataki atomowe na Stany Zjednoczone i Londyn. Żadna władza nie potraktowała poważnie tego ostrzeżenia. Żaden rząd nie dorósł do odpowiedzialności za przyszłość narodu. Dlatego będziecie musieli odejść. My zastąpimy was.